Dzisiaj nasze 146 spotkanie. Energia wiosny, nowego początku, świeżości, światła, nowe inspiracje, nowe motywacje, nowe przesłania, nowy obraz siebie, nowy obraz świata i nowy obraz wszechświata. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co dokładnie teraz ważne w Twoim życiu, czyli jak połączyć się z tą energią, która dokładnie teraz w tym momencie staje do Twojej dyspozycji i z radością, lekkością ruszyć do przodu, wyjść ze swojej skorupki, otworzyć drzwi, otworzyć granice, otworzyć okna i wpuścić tą świeżość do Twojego życia. Z tą świeżością, z tą radością, z tą lekkością wyruszysz dokładnie teraz w Twoją nową podróż. Masz bowiem za sobą już wszystkie ciężkie momenty. Czarno, szaro, buro i ponuro. Miesiące, może i lata ciężkiej pracy nad sobą. I w tym momencie ta nowa świadomość, połączona z energią od wszechświata, energią źródła tego nowego światła, tego nowego porządku, tego nowego, co nadchodzi, tych nowych boskich wibracji, które są wszędzie wokół nas, ty wyczuwasz je w każdej chwili, pomoże ci z radością i lekkością osiągnąć wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele i zrealizować Twoje powołanie. Te wszystkie miesiące ciemności, te wszystkie miesiące wyrzeczeń, gdzie czasami nie było nam do śmiechu, gdzie trzeba było przepracować różne stare energie, gdzie trzeba było usunąć to, co stare już do Ciebie nie pasuje. Ten moment topienia marzanny, nazwijmy go tak, mamy już za nami. I w tym momencie w pełni otwierasz się na to, co nowe, zupełnie nowe w każdej dziedzinie Twojego życia. Ta świeżość, ta lekkość, ta wiosna staje do Twojej dyspozycji. I jak na wiosnę, nagle drzewa wypuszczają pączki, wszystkie roślinki wychodzą na powierzchnię, rosną, są coraz większe, coraz piękniejsze, coraz silniejsze. To taka energia dokładnie teraz jest wokół Ciebie. W odpowiednim momencie, być w odpowiednim czasie, dokładnie teraz jesteś w odpowiednim miejscu i czasie, by otworzyć się na to nowe, świeże i piękne. Wpuścić tą wiosnę do Twojego życia, by przez te otwarte okna, przez te otwarte drzwi, to nowe, świeże powietrze, czyli inspiracje, żywioł powietrza, komunikacja, wpłynęły do każdej dziedziny Twojego życia. I by można było zacząć realizować wszystko to, co dla Ciebie naprawdę ważne. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy. Naturalnie jesteśmy w magicznej oazie, gdzie również te energie wiosny dokładnie teraz są obecne. Wczoraj rozkwitły pierwsze krokusy. Narcyzy kwitną już od dłuższego czasu. Hiacynty wypuszczają swoje główki do słońca. I wszystkie ptaszki już zaczynają zaznaczać swoje terytorium, budować to swoje nowe miejsce na ten nowy czas, by w tym gniazdku stworzyć coś nowego, by powstało nowe życie. Te energie staną dzisiaj do Twojej dyspozycji. Taki wiosenny, świeży powiew wiatru, który pomoże Ci wyjść na zewnątrz, do świata, do wszechświata i zrealizować wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje cele.